Buongiorno a tutti. Witamy Was z powrotem w winnicy Toscanizzazione, gdzie jesteśmy pośród właśnie naszych winorośli. Po pierwsze, dzisiaj ze mną Michał. Michał jest osobą odpowiedzialną za restaurację Toscanizzazione Art Bistro i razem z Michałem sprowadzamy, zabieramy z Włoch, z Toskanii, z naszej winnicy Toscanizzazione Terra di Dio ten efekt wow, dobrego jedzenia, dobrych produktów, wspaniałego wina do Polski, do naszych restauracji. Michał, powiedz nam, co dzisiaj przygotowujemy? No, Toskania to oczywiście szlagierowe danie carbonara i przy tej potrawie jest bardzo ciekawa historia, bo carbonara to karbon, czyli węgiel. I danie powstało tak naprawdę, jak zawsze, z prostoty. I z przypadku. Oczywiście z przypadku. Tradycją było, że górnicy, którzy kończyli pewien etap wydobywczy, gotowali na koniec danie z tego, co już im zostało i mieli oczywiście kawałek guanciale, makaron i jeden z górników powiedział, a ja mam jeszcze jajko, trochę sera. I dzięki temu powstało świetne danie, które za chwilę przygotujemy. I zachwyca ono cały świat. Zaprosimy do pomocy Gabriele. Gabriele, zapraszamy Ciebie, invitiamo. Gabriele, nasz administrator, nasz pracownik, nasz przyjaciel, nasz sąsiad, człowiek, który z nami mieszka, współlokator tak naprawdę, jest osobą, która robi bardzo wiele dobrego, czasem z boku, czasem za kulisami, ale jego praca jest nieodzowna. Ale dzisiaj Gabriele pokaże nam i opowie, jak zrobić prawdziwą włoską carbonarę, aby się nie nadziać. Gabriele, puoi aiutarmi? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo ricordarsi per fare buona carbonara? Allora, partiamo dal principio che dobbiamo avere un ottimo guanciale. Quindi che sia un guanciale non bacon, perché la vera tradizione italiana richiede un guanciale. Quindi, in primis, un ottimo guanciale. Czyli, moi drodzy, musimy pamiętać o tym, żeby nie używać absolutnie boczku do robienia carbonary, używamy guanciale. To jest policzek. Che cos'è guanciale? Guanciale è la parte, è questa parte qui del maiale. Sì, non la gola. No, 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 è la guancia, questa parte qui. Sì. Niektórzy uważają, że guanciale jest pod gardlem. Nie, nie jest. Guanciale jest tą częścią wieprzowiny, którą używamy do robienia guanciale. Perché guanciale non w bacon? Ma perché nasce, proprio la ricetta nasce con il guanciale e ha un sapore molto diverso, molto più intenso e molto più, si identifica molto meglio. Ok, czyli słyszeliście sami, po prostu smak guanciale, po pierwsze guanciale jest tłuste, guanciale ma taki specjalny, swoisty aromat, który powoduje to, że po prostu pasuje do carbonary, koniec kropka, z tym się nie dyskutuje. Ok, primo, che cosa dobbiamo fare? No, allora, che cosa facciamo? Innanzitutto dobbiamo prendere le uova, come sento che siamo messi qua, praticamente c'è l'uova, dobbiamo prendere il pecorino, anche questa qui è una cosa molto molto importante, sì. Perché non dobbiamo prendere il parmigiano reggiano, so che è un buonissimo formaggio, ma la cosa importante è avere dell'ottimo pecorino. Czyli pamiętajcie, nigdy nie używamy do carbonary innego sera niż pecorino. Absolutnie nie możemy używać innemu. Czemu? Bo tak jest. Koniec kropka, z tym się nie dyskutuje, tak samo jakbyście pytali babcie, dlaczego robi tak pierogi, a nie inaczej. Po prostu tak się je robi. Ok, dopo? Poi dopodiché, come qui abbiamo già proceduto, praticamente dobbiamo prendere delle uova in base a quante persone abbiamo, quindi se abbiamo due persone che sono a cena da noi la sera o a casa nostra quando le vogliamo invitare a nostra cena, dobbiamo prendere due uova di cui prendiamo un torlo e due albumi. Sì. Quindi si prende il torlo. Ok. Prendiamo qui e lo incominciamo a girare. Ok. Perfetto. Najważniejsze, moi drodzy, w robieniu jakiegokolwiek makaronu jest to, ażeby dodać odrobinkę wody z gotującego się makaronu. Dlaczego? Właśnie, moi drodzy, dlatego, ponieważ robi ten taki kremowy, dobry sos, kiedy te składniki łączą się ze sobą, przechodzą się ze sobą i ta słona woda połączona z glutenem powoduje to, że to po prostu jest pyszny sos, który nie potrzebujemy zabarwiać żadną śmietaną.
Ok, grazie Gabriele, grazie. Ora proviamo fare insieme, solo. Dopo tu puoi provare. Certo, sì? Grazie. Ok, grazie, ciao. Ok, to dostaliśmy krótki instruktaż od prawdziwego Włocha, jak zrobić prawdziwą carbonarę, więc bierzemy się do roboty i zobaczymy, jak prawdziwi Polacy robią prawdziwą carbonarę. Później damy Gabrielowi do spróbowania ją i zobaczymy, co o niej sądzi. No to Michał, standardowo ja nalewam wino, ty gotujesz, dobrze? Michał, powiedz mi, jaką masz technikę krojenia guanciale? Na pewno warto, żeby były takie same kawałki, wtedy równo smażą się i oddają najlepszy smak guanciale. To najważniejsze. Dokładnie. Kroimy wzdłuż, tutaj widzę, kroisz w pasek wzdłuż i widzę, kroisz kawałki. Tak, na pół, żeby było wygodnie i efektywnie, i kroimy równo. Proszę, jaka technika. Kawałeczki. Gdzie ty się, Michał, tego nauczyłeś, powiedz? No, troszeczkę się pogotowało. A tam winnicy to miłości. Winnicy toskanizacjone, co zrobiłem, nauczyłeś się pewnie tego. Ok, super. To mamy guanciale i oczywiście próbujemy nasze wino. Tym razem wino, które mamy, nie pochodzi z naszej winnicy, pochodzi ze spółdzielni. Vino Frizzante, Vino della Casa, proste, lokalne wino, najlepsze. I standardowo, Michał, cin cin. Ok, czyli mamy przygotowane guanciale, mamy przygotowane żółtka razem z białkiem. Żeby przygotować danie dla około 4-5 osób, potrzebujemy 500 g makaronu, potrzebujemy około 200-250 g pecorino, 5 żółtek i 2 całe jajka. Do tego między 200 a 300 g guanciale. I to w zasadzie wszystko. Oczywiście pieprz, oczywiście sól. I na jakim etapie jesteśmy? No już tam się guanciale kończy smażyć. Za chwilę wyjmiemy samo guanciale do miski. Zostanie nam ten tłuszczyk. Dodamy makaron. No to co? Żeby nie było, że nic nie robię i tylko piję i nalewam wino, ja dodaję makaron. Pomóż, Michał, otworzyć. Jasne. Dodajemy makaron. Świeży, więc potrzebujemy około 2 minut i będzie gotowy. Jeszcze może przykryję. Na sekundę przykryję, mamy duży wiatr. I teraz jedna z najważniejszych rzeczy we włoskiej kuchni, czyli woda z gotującego się makaronu. Michał, czyń to powinność. Nalewaj wody. Dwie chochelki, wydaje mi się, że wystarczą. Powolutku. Powolutku. Dlaczego? Najpierw jedną. Tak, dlaczego powolutku? Żeby nam się nie zważyło i żeby wyszła idealnie kremowy sos. Nawet nie wiem, czy jedna nie wystarczy. Dodajmy jeszcze trochę pecorino, które nam zostało. Trochę. Pecorino nigdy nie za dużo. Dokładnie. Zniemy. O, tak. Dobra. Jasne. Myślę, że może być gotowe. Okay. Pieprz nie żałujemy. Nie żałujemy pieprzu. Włosi lubią dużo pieprzu. Ja lubię bardzo, bardzo dużo pieprzu, ale mimo wszystko trzeba go dodać. Ok, Michał, czy teraz możemy dodawać już makaron? Dokładnie tak. Do tej esencji z guanciale dodajemy makaron, żeby on wciągnął jeszcze troszeczkę tych smaków, żeby obtoczył się. Okej. Okay. Oczywiście. Czyli rozumiem, nie odcedzamy makaronu, to jest bardzo ważne. Dodajemy go z delikatną ilością wody do tego, ażeby właśnie ten kremowy smak wydobyć z makaronu, z glutenem, który tam się znajduje, prawda? Dodajemy guanciale do makaronu. Można powiedzieć, że takie 2/3. Tak, mieszamy pewnie jeszcze raz. Mieszamy. A, no nie ma to, co tamto. Nie mamy do czynienia tutaj z byle amatorem. Przećwiczył to Michał pewnie 100 razy, tak? W domu. Do tego, żeby nam pokazać. I teraz. Dokładnie.
Ok. I Michale, co dalej się dzieje? Co, dodam troszeczkę jeszcze wody. Bardzo tak, proszę, to ja dodam. Ja jestem od wody. Jeszcze? O, troszeczkę jeszcze, żebyśmy mieli kremozo. Kremozo do wymieszania. To może jeszcze troszkę dodajmy, okay. Tak. Pięknie. I teraz esencja, najważniejsze, najtrudniejsze w całej zabawie z carbonarą jest dodanie sosu. Sosu zrobionego, pamiętajmy, z 5 żółtek plus 2 jajek. I co? No i teraz mieszamy, tak? Dobrze, Michał, więc czyń tą powinność i nakładaj. Och, nie, no tutaj naprawdę nie ma żartów. Także jeżeli będziecie się pytacie, kto będzie kucharzem w Art Bistro pierwszej restauracji we Wrocławiu, no to będzie nią Michał. Gabriele, prova! Finalmente. Ora la proviamo, eh? Sì. Ma onestamente, Gabriele, onestamente. Prego. È buono. Sì? È buono. Sì, ma davvero? Molto buono. Sì, davvero? Right. So much good. Dobrze, a teraz czas na konsumpcję. Gabrielowi smakowało, to znaczy, że każdemu z nas chyba będzie smakować. Także, ci vediamo, ragazzi. Ciao. Ciao.